A poczekajcie, stroimy się. Bardzo dobrze. Malkolaj, tak jak większość fajnych rzeczy przychodzi spontanicznie, tak i Malkolaj po prostu powstał spontanicznie. Jezus! Zmieniam, dobra. Jeżeli coś ma się udać, to się po prostu uda. Z drugiej strony człowiek potrzebuje szczęścia w życiu. No my mieliśmy szczęście, bo pojechaliśmy na konferencję o e-commerce do Warszawy, gdzie spotkaliśmy się z chłopakami z Los Videos. Ustaliliśmy, co robimy pod koniec października, a 23 listopada pierwszy film już był opublikowany. Więc no, to wymaga jaj, żeby podjąć taką decyzję, że robimy w tak krótkim czasie, i ogromnego zaufania, i za to jestem wdzięczny. Święta są pełne emocji, ludzie po prostu dają dobro, ludzie dają prezenty. A nie jest to o tym, że po prostu kupujesz. I tak to właśnie było ustalone. No i powstał Malkolaj. Malkolaj to jest bliźniak Mikołaja, który się nie załapał do sań. Powiem, że jestem zaskoczona mocno, naprawdę. Mieliśmy wybranych ludzi, którzy nie wiedzieli o tym, że ktoś do nich przyjdzie, i oni byli strasznie zdziwieni. Co się dzieje? Co, przecież to niemożliwe, że ktoś przyjdzie i ktoś coś nam da za darmo. I we większości ty ludzie nie wierzyli w to. I to się dzieje naprawdę? Wspominam szczególnie starszego pana, który nie mógł uwierzyć, że dostał odkurzacz od nas za darmo. To nie jest za pieniądze, to jest za darmo. Za darmo? Za darmo, odmala. Nie, poważnie. Tego dobra, które my tam widzieliśmy, te łzy, które chodzili w oczy tym naszym klientom, na to nie zapomnę do końca życia. Starsza pani w różowym berecie. Pierwszy film cieszył się ogromną popularnością. Ukryta kamera w taksówce i Malkolaj przebrany za dziadka. Nie. Ja płacę za ten kurs. Jedzie, poniedziałek, szkoda czasu. Jeżeli ktoś zrobi jakieś dobro, to on na pewno mu się wróci. Dlatego właśnie ktoś pomógł temu dziadkowi w tej taksówce i przewożył go ten kawałek, otrzymał prezent. Ogromne wzruszenie, uśmiech, widzów, które objawiały się wieloma komentarzami, bardzo pozytywnymi. To naprawdę dawało nam wielką radość. Skupmy się bardzo, tak ściśnijcie się nawet troszeczkę. I cichutko siedzimy i czekamy na start, żebyście jakoś w jednym momencie wyskoczyli. Mikołaj, czyli pozytywna postać sprawiająca radość wszystkim, którzy mieli okazję z nim się zetknąć. Ale musimy też pamiętać, że Malkolaj to nie tylko ja czy widz w super przebraniu, ale to ponad 150 osób, pracowników naszej firmy. To ludzie z marketingu, którzy odpowiadali na posty, to ludzie z handlu, którzy tak naprawdę dbali o to, żeby te produkty były dostępne. To ludzie z logistyki, którzy pracowali, pakowali te produkty, wysyłali. To ludzie też z obsługi klienta, którzy odpowiadali na pytania, a byli w kontakcie z obdarowanymi i też z ludźmi, którzy mieli pytania, czy z klientami, którzy mieli pytania o całą akcję. I wreszcie tak naprawdę ludzie z punktów odbioru towaru, skąd Malkolaj pobierał te produkty. Także chciałbym wszystkim ludziom też tutaj podziękować i powiedzieć, słuchajcie, świetna robota. My tu tylko papiery i sprzątamy potem. Mieliśmy też do współpracy wielu polskich twórców z YouTube'a. Malkołajowego. Od Malkołaja. Do Mal.pl. Malkołaj. Malkołajem. Malkołaj. Z Mal.pl. Mal.pl. Malkołaj. Malkołaj. Wśród nocnej ciszy. Można powiedzieć, że ta dobra współpraca to był przepis na sukces. A ten sukces to ponad 7 milionów wyświetleń na Facebooku i na YouTube'ie. Puściliśmy to pierwsze wideo i za godzinę już tam było ponad 100 tysięcy. Ja patrzyłem na telefon i tak mówiłem, jeżeli ten telefon nie jest zepsuty, że coś się udało. 7 milionów wyświetleń. Tyle zanotowała kampania świąteczna Mal.pl na Facebooku i na YouTubie. Nam udało się po prostu wymyślać tego Malkolaja, około którego zrobiła się taka fajna kampania, z mojego punktu widzenia bardzo fajna kampania,
gdzie były te ludzkie emocje, żebyśmy przypomniały tym ludziom, że święta nie są tylko o tym, żeby szybko coś kupić, stres, stać w kolejkach tam, gdzieś tam w sklepach, ale że to może być o tych emocjach, o tych rzeczach dobrych, które w nas we wszystkich są. Słuchajcie, machajcie rękoma wszyscy z tyłu i krzyczcie. Na 3-4, 3-4!